Zachęcamy do udziału w wolontariacie całe rodziny, czyli rodziców z dziećmi, dziadków i babcie również. Spotykamy się średnio raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu w szkole, popołudniami, na takich spotkaniach, na których zapraszamy różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, które opowiadają nam o swojej działalności. My też organizujemy spotkania poza terenem szkoły, czyli wyjścia do schronisk, do fundacji. Nasz wolontariat nosi nazwę Rodzinny Wolontariat i tutaj właśnie jest inicjatywa, że jak już Majeczka wspomniała wcześniej, spotykamy się rodzinami, co jest właśnie piękną inicjatywą, gdzie wspólnie tworzymy inne pomysły. Inne, tutaj mam na myśli wychodzące te od rodziców, jak i opiekunów. Znaczy, myślę, że te akcje pomocy zwierzętom bezdomnym to są takie akcje, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, rodziców. Mamy już pierwsze adopcje piesków z Palucha. Też dzieci wspólnie z rodzicami odwiedzały Uszate Serca Warszawy. To jest fundacja, która pomaga królikom. Pomagały tam w karmieniu, sprzątaniu klatek. Czyli jakby dzieci uczą się odpowiedzialności za zwierzęta. Tak? Za to, że jak adoptujemy zwierzę, to musimy brać za nie odpowiedzialność. Wspólne spędzanie czasu z rodzicami, nie przed telewizorem i komputerem, ale wspólne spędzanie czasu, który darujemy innym, tak? Czyli jest to taki bardzo pożytecznie spędzony czas. Dzieci uczą się wspólnie z rodzicami pomagać bezinteresownie. Myślę, że wolontariat ma bardzo duże korzyści, tak, dla szkoły, jeżeli chodzi o nawet integrację szkoły i rodziców, tak? Jest możliwość spędzania wspólnie czasu i też kształtowania postaw społecznych. Wydaje mi się, że otwartość na rodziców to jest chyba jako taki jeden z czynników bardzo ważnych, wiążących wolontariat, no właśnie rodzinny. Nie zamykanie się na rodziców, na chęć współpracy, na ich pomysły, na kreatywność. No też nie poddawanie się niepowodzeniami. To jest najważniejsze, że nawet jak przez jakiś moment jest tam nas mniej, to po prostu, żebyśmy wytrwali w tym i jednak dalej zachęcali innych i żeby rodzice mieli udział w wyborze tych naszych działań, tak? Żeby po prostu z nami współtworzyli ten wolontariat. Inspiracja i ogromne wyzwanie. Dla mnie osobiście pasja, chęć odkrywania czegoś nowego.